Państwa doma gości, 14. Radio Maria. W Polsce 14. W naszym programie Czas na Wiadomości. Od poniedziałku w związku ze szczytem NATO oraz Światowymi Dniami Młodzieży w Polsce będą obowiązywać nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych. Obejmie ona granice lądowe, a także porty i lotniska. Polska wstrzymuje też działanie umowy o ruchu przygranicznym z obwodem kaliningradzkim oraz Ukrainą. Ponadto od północy z 6 na 7 lipca do północy z 10 na 11 lipca będą obowiązywały ograniczenia lotów dla małego lotnictwa. Podporucznik Agnieszka Golias, rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej, podkreśla, że tymczasowe przywrócenie kontroli nie będzie powodowało utrudnień dla podróżnych. Nie wracamy do przejść granicznych ze szlabanami. Ta kontrola nie będzie prowadzona w sposób stały, tylko w sposób wyrywkowy. To, że przekraczamy granicę, wcale nie znaczy, że takiej kontroli będziemy poddawani. Kontrola graniczna będzie opierała się o patrole funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy będą dokonywali kontroli przy użyciu mobilnego sprzętu. Przywrócenie tymczasowo kontroli granicznych oznacza też, że nie będzie można przekraczać granicy w każdym miejscu, tak jak ma to miejsce dzisiaj. Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej powoduje, że granice będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Polacy wyjeżdżający na urlop powinni pamiętać, aby zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, który potwierdzi ich dane oraz obywatelstwo. Kontrole na granicach rozpoczną się 4 lipca i potrwają do 2 sierpnia. W kościele pod wezwaniem świętego Jacka w Legnicy została dziś wystawiona do publicznej adoracji relikwia cudownie przemienionej hostii. Uroczystości rozpoczęło przed południem nabożeństwo wynagradzające w katedrze legnickiej. Następnie wierni wyruszyli w procesji do kościoła świętego Jacka. Tam w południe sprawowana była msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski. W trakcie mszy świętej relikwie ciała pańskiego zostały uroczyście ukazane wiernym. Ksiądz dr Andrzej Ziombra, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jacka, mówi, że wobec cudu eucharystycznego w Legnicy nie można przejść obojętnie. Pan Bóg dał nam znak, żeby pobudzić nas poprzez nasze zmysły, wezwać do głębokiej wiary. Pan Bóg nie daje nam żadnych znaków tak sobie, ale daje w konkretnym celu, tylko właśnie, żebyśmy je właściwie odczytali. Myślę, że to każdy z nas indywidualnie musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co ten znak do niego ale mówi. Ale komu daje, proszę Państwa, komu ten Pan Bóg daje znaki? No bo ja rozumiem, w pierwszym wieku naszej ery, no to jak zbór był niedoświadczony, nie miał wiedzy, to był pierwszy, to był nowy zbór, to się dzieje. Podaje rękę, prawda? I ten zakon mojżeszowy, jako ten pajdagogos, też wskazywał, nie dotykaj się do noża ostrego, bo się pokaleczysz, do ognia nie wkładaj rączki, bo się poparzysz dziecko. Ale dziecko, jak już podrośnie, to samo wie i nie trzeba mu mówić te cuda i te znaki, dlatego minęły. Proszę Państwa, jak zbór czytano Biblię, studiowano, tak jak teraz na Stadion Legii, pojedź, przyda ci się, a na zewnątrz to są psy i wilki. Przecież świadkowie Jehowy na przykład mają 5 spotkań w tygodniu, 5 zebrań w tygodniu i wcale się nie muszą gromadzić jednego dnia gdzieś na niedzieli. Zwłaszcza, że nigdy nie było żadnej niedzieli. Niedziela jest to pomysł rzymski. Był sabat i jak gdyby co, to się tego trzymać. Pójdźcie do adwentystów, wam wyjaśnią, bo ja nie mam czasu, jestem na Legii. Także proszę Państwa, mamy tutaj Słowo Boże i Biblia właśnie mówi, że przyjdą tacy, którzy będą po Bogu poprawiać, że pewne dni będą uważać za świętsze, bardziej święte od innych. Tak zrobiono z niedzielą, to jest pogański, rzymski system. Proszę czytać, proszę dojść samemu, bo tutaj to już wasza prywatna działalność jest bardzo pożądana. Kiedyś jak do mnie przyszli święci, w dniach ostatnich świadkowie, no to ja szybciutko pobiegłam do biblioteki i ściągnęłam ogromnie grubą książkę 12-centymetrową Zarys dziejów religii i oni mi o Jehowie, a ja im też tłumaczyłam o Jahwe. No i się zgadzało, ale jeżeli ktoś chciał sprawdzić, to sprawdził. Natomiast te nauki pogańskie, zwyczaje i praktyki pogańskie, które się Bogu nie podobają, no bo to są pogańskie, trzeba poznać, trzeba sprawdzić,
żeby człowiek Boży czynił to, co się Bogu Jehowie podoba. A oni Jahwe, Jehowa w dół poszło, wyrzucili z Biblii, drugie przykazanie wyrzucili, na jakiś dzień skomasowali to przy niedzieli. To się nie da tak na prędce modlić. Bóg to nie jest jakieś pogotowie ratunkowe, które tutaj na Saskiej wyje i jeździ. Także proszę Państwa, proszę na Legię, jeszcze dziś i jeszcze jutro. Ja wiem, że jest upał, ale są też zadaszenia, jest woda, jest dach, też możecie być. Pozdrawiamy serdecznie. No i że te buziaczki Państwu przesyłam. Wygrały rywalizację w swoich grupach i pewnie zwyciężyły w meczach jednej ustawy. Czyli że te studia ustały, a miłość pozostanie, bo cząstkowa jest nasza wiedza, cząstkowe nasze poznanie, a miłość pozostanie. Także cuda też były darem od Jahwe, tak jak i inne dary od Jahwe były, ale miłość trwa na wieki. Także nawet i z tego wynikało, że cuda miały ustać w jakimś momencie, jeżeli wzrosło poznanie, wzrosła orientacja taka, że człowiek rozumie pewne rzeczy, prawda? Bo pierwszy zbór chrześcijański, jakbyś poszła do pogan, do ludzi obcych, to zawsze Bóg w takich sytuacjach spektakularne działania miał dla narodu swojego, dla narodu izraelskiego, jak wchodzili do ziemi i obiecanej, a wychodzili z Egiptu, to Morze Czerwone się rozstąpiło. Wszystko jest udokumentowane, że nawet na filmie oglądałam złote koła od rydwanów faraona, które były pokonane. Teraz w Armagedonie, jak Bóg pokona te świeckie systemy, to musicie Państwo widzieć, że wcześniej te świeckie systemy zniszczą wszystkie religie fałszywe. Babilon wielki cały. I tutaj dają temu Babilonowi podskoczyć, prawda? Zloty przed upadkiem. Także pozdrawiamy modły. Proszę już na stadionie Legii uskuteczniać. Piękne pieśni śpiewają. Naprawdę piękne, piękne, piękne. Radio Tok FM Eurokoncita. Barbie Baby Langstrom Extra.